Cześć. No więc dzisiaj opowiem Wam o tym, jak pewnie wszyscy chcą wiedzieć, jak czułam się na diecie dr Dąbrowskiej, 6-tygodniowej, czyli owocowo-warzywnej. Przypominam, że jest to dieta, która polega na odżywianiu wewnętrznym i jeśli chodzi o owoce, to możemy mieć tylko jabłko i grejpfruty i cytrynę oczywiście. I później te o indeksie, niskim indeksie glikemicznym, o których wspomniałam w poprzednich filmach, a propos diety dr Dąbrowskiej, oczyszczającej. Jest to dieta lecznicza, oczyszczająca. Możecie sobie zniwelować wiele chorób, które macie akurat w organizmie. I teraz tak. Jak się czułam? Więc tak, mówiłam już wcześniej, że podchodziłam do diety kilkakrotnie. Raz po 3 dni, raz po 5 dni i tak dalej. I ciężko mi było do tej pełnej diety 6-tygodniowej podejść tak za jednym razem, od razu już raz, dwa, trzy i już jestem. No nie. Więc jak podchodziłam wcześniej, zauważyłam, że jeżeli przestawiam się na same warzywa i owoce od samego początku, mam ciężko. Jest mi bardzo ciężko się przestawić i nie mogę jakoś się w ogóle nastawić. Więc ja swoją dietę, oczywiście Wy nie musicie robić tak samo, ale ja swoją dietę zaczęłam od tego, że 3 dni nic nie jadłam. Piłam tylko dużo wody. Pierwszego dnia czułam się ok, poza tym, że czułam się bardzo głodna. Drugiego dnia, podobno na diecie, ma boleć głowa. Jeżeli jesteśmy bardzo chorzy, mam bardzo zainfekowany organizm, to będzie Was boleć głowa. Jest to pierwszy syndrom ozdrowieńczy, gdzie organizm zaczyna walczyć, tak? Ale ja nie miałam bólu głowy, może miałam jakieś tam małe przyćmienia i tak dalej. Opadłam z sił bardzo, więc jeżeli bierzecie się na tą dietę i nie jecie pierwsze 3 dni, to musicie raczej spędzić w domu, dlatego że organizm reaguje bardzo drastycznie, jest Wam strasznie słabo, ciężko i tak dalej, ale jest wszystko ok, wraca wszystko do normy. Trzeciego dnia zjadłam jabłko, bo byłam na tyle głodna i nie mogłam sobie w ogóle znaleźć miejsca. Zjadłam jabłko i poczułam się świetnie. Nabrałam energii, poczułam się świetnie, było super. Potem już włączyłam wszystkie warzywa i tak dalej. Dlaczego zrobiłam tak, że 3 dni głodówki? Dlatego, że wiedziałam, że wcześniej, od razu, jak zacznę, tak, nie będą mi smakować owoce i warzywa, bo nie jestem do tego aż tak przyzwyczajona. Bo już próbowałam po 3 dni, po 5 dni, po tydzień i ciężko było wytrzymać. I uwierzcie mi, że jeżeli zrobicie sobie 3 dni na wodzie i 4 dnia albo 3 zjecie jabłka, zjecie brokuły, zjecie jakieś zielone warzywa, będzie to dla Was tak cudownie smaczne, że po prostu zaczniecie cieszyć się z tej diety. Zaczniecie się cieszyć, że takie smaczne rzeczy jecie. Nie dość, że zdrowe, to jeszcze smaczne. Nawet nie będziecie, wcześniej nie mieliście świadomości, że marchewka może być tak pyszna, że może być tak soczysta, że może być że możecie mieć taki smak. Wyostrza Wam się smak, węch, więc wszystko, co jecie na diecie, zupełnie inaczej Wam smakuje. Nie jesteście już zafaszerowani tymi słodyczami, mięsem i tak dalej, tymi smażonymi rzeczami. Czujecie naprawdę smak warzyw i to jest super. Więc ja się czułam bardzo świetnie. 5 dnia dostałam bardzo dobrej energii. Mogłam góry przenosić i po prostu biegałam, robiłam wszystko. Po prostu rozpierała mnie energia straszna. Chodziłam bardzo wcześnie spać, dlatego że byłam szybko zmęczona, ale wcześniej wstawałam. Także tak jakby chodzimy spać z kurami, ale wstajemy też z kurami. No, mój organizm w taki sposób zareagował. Więc jeśli chodzi o figurę. Figura, tutaj dla dziewczyn będzie to pewnie dobra informacja, że figura i kilogramy zaczęły mi dopiero po tygodniu, zaczęło być widać. Wiadomo, no brzuch spadł od razu, tak? Ale zaczęło być widać po tygodniu jakiekolwiek efekty. Ja mierzyłam też uda centymetrem, żeby wiedzieć, więc w trakcie diety spadło mi 7 cm z uda. A schudłam 6 kg.
Więc nie było to tak jakby takie aż drastyczne schudnięcie. Miałam trochę nadwagi delikatnie, której nie było widać, więc osoby bardzo szczupłe nie schudną tyle. Schudną nawet 3 kilo może. I więc to nie jest tak, że wszyscy schudną drastycznie, że nie będzie ich widać. Osoby otyłe schudną dużo. I dużo i szybko. A osoby chude, szczupłe i tak dalej, schudną do 3, 5 do 6, 7 kilo, więcej nie, to w zależności ile mają tej nadwagi na swój wzrost, tak? No i to jest tak, co jeszcze, jeśli chodzi o moje odczucia. Także tak, miałam dużo energii, czułam się świetnie, nie czułam się osłabiona w żadnym wypadku, mogłam zacząć ćwiczyć, zacząć biegać, zacząć chodzić, także było bardzo fajnie, nie czułam się źle. Miałam syndromy ozdrowieńcze, to już ogólnie Wam powiem a propos wszystkich chorób, że na przykład przy niedoczynności tarczycy strasznie kuło mnie tu, kuło mnie w momencie tam, gdzie tarczyca się znajduje. Przestraszyłam się bardzo tego kucia, było to przez dłuższe kilka minut, ale minęło i było wszystko w porządku. Kolejna rzecz to było... Dostałam takich strasznych plam pod wpływem zimnej wody, w morzu się kąpałam wtedy. Dostałam strasznych plam i sytuacja była taka, że jakbym dostała takich krwiaczków na nodze. Bardzo się ich przestraszyłam, nawet do tego stopnia, że aż się zastanawiałam, czy nie tej diety nie rzucić, ale to wszystko minęło. Minęło po drugiego, trzeciego dnia minęło tak naprawdę. To są syndromy ozdrowieńcze. Jeżeli mieliście złamaną nogę, rękę i tak dalej, ona Was będzie boleć, nasili się bardziej na tej diecie i tak dalej. Z czasem przyzwyczaiłam się na tyle do tej diety, że nie wzruszało mnie w ogóle, że nie jem słodyczy, które bardzo lubię. Uwielbiałam słodycze i tak naprawdę niesłodzone herbaty, czy niesłodzone cokolwiek, to, że słodyczy nie jadłam, już mnie nie wzruszało. Nawet gotowałam w domu normalne potrawy, które bardzo kiedyś lubiłam i też mnie nie wzruszało. Nawet czasami piekłam ciasto, jak mieli przyjść goście i też nie wzruszało mnie, że nie mogę tego spróbować i tak dalej. Piekłam, gotowałam, nie próbowałam i nie trzeba było. Także naprawdę czułam się świetnie. Czułam się świetnie, mogłam ćwiczyć, piłam dużo wody, więc toksyny ze mnie schodziły poprzez tą wodę. To jest bardzo ważne, żeby pić dużo, dużo, dużo wody, ponieważ wszyscy organizm, który się leczy, po prostu schodzi to wszystko z ciebie. No i ważne, celulit, dziewczyny. Celulit jako syndrom ozdrowieńczy. Najpierw mi się, bo chciałam oczywiście go zlikwidować, najpierw mi się bardzo zaostrzył, aż się przestraszyłam. Bo mówię, Boże kochany, miało się poprawiać, a tu nagle masakra, co się dzieje? Zaostrzył mi się nawet na 4 dni, ale potem zaczął drastycznie spadać. Zaczął spadać, wygładzał się, nogi się robiły super, gładziutkie i tak dalej. Tylko, że on schodził mi przez całą połowę diety, czyli gdzieś około 3 tygodni. Nie było to tak, że w 5 dni celulit mi zszedł. Nie, organizm leczył, bo celulit to jest tak naprawdę choroba, też cywilizacyjna. Schodził mi ten celulit bardzo powoli, przez 3 tygodnie, ale w końcu zszedł do zera. Także miałam piękne nogi na koniec diety, byłam super szczupła, miałam bardzo fajne ciało i super włosy, paznokcie i cerę. Także bardzo fajnie się czułam, zachęcam Was do tej diety. Jest to dieta zdrowa, lecznicza, pomożecie sobie w zdrowiu, w sylwetce, przy skórze i tak dalej. I na przyszłość będziecie bardzo zdrowi, uodporni Wasz organizm ta dieta. Ja odkąd zaczęłam chodzić na diety w ogóle nie choruję. Wcale nie choruję. Także moje choroby się skończyły. To na tyle. Życzę Wam powodzenia i do zobaczenia.